Cześć! W tym odcinku zajmiemy się materiałem typu instans, a więc instancją głównego materiału i skorzystamy z projektu, który był wykonywany w poprzednim odcinku. Wejdźmy tutaj do katalogu materiały, w katalogu mechanizm i zobaczymy, że jest tam materiał niebieski oraz złoty, który jest przypisany do kół zębatych. Wejdźmy do, powiedzmy, niebieskiego materiału. W tradycyjny sposób, jeżeli pamiętacie, tworzyliśmy materiał, w którym po prostu przypisywaliśmy dowolny kolor składający się z trzech zmiennych. Jeżeli wybierzemy teraz kolor i klikniemy na nim prawym, możemy go przekonwertować na parametr. W sumie niewiele to zmieni. Możemy tutaj podać nazwę parametru, ale wciąż materiał wygląda tak samo i kolor pozostał również bez zmian. Ustawię go tutaj. Zaakceptuję albo po prostu zamknę i pozwolę, żeby zaakceptował zmianę. No i w sumie niewiele widać, aby się zmieniło. Za chwilę znowu niebieski będzie na swoim miejscu. Jednakże teraz mogę stworzyć instancję tego materiału, klikając na nim prawym i wybierając Create Material Instance. Co to takiego? Nazwę to odpowiednio, na przykład nie M na samym początku, tylko MI jako Material Instance. Jeżeli wejdę do środka, ponieważ na zewnątrz wyglądają materiały w sumie identycznie, jednak gdy wejdę do instancji, zobaczymy, że materiał jest bezpośrednio przypisany do kulki i po prawej u góry mamy coś takiego jak vector parameter values, a więc zmienne parametry, w tym przypadku wektora, ponieważ miał trzy zmienne i mamy tutaj nasz parametr, który właśnie przed chwilą stworzyliśmy. Zduplikujmy tą instancję. Pamiętajcie, żeby nie tworzyć instancji z instancji, ponieważ na PC-cie to będzie działało w porządku, natomiast na PlayStation prawdopodobnie wyjdzie błąd. Skorzystajmy ze złotego materiału, aby skopiować jego wartość koloru, ponieważ wykorzystamy ten materiał w instancji. Dlaczego się wykorzystuje instancje? Otóż instancje zajmują mało miejsca i wystarczy, że stworzymy jeden podstawowy złożony materiał, a następnie będziemy korzystać tylko ze zmiennych, tak jak tutaj, czyli zaznaczam kolor mechanizmu, aby był aktywny i tutaj przypisuję dowolny kolor jako wartość heksadecymalną. OK. I w taki sposób możemy całą grę oprzeć tylko na jednym materiale, który jest zmieniany poprzez jego instancję. Zajmuje to mniej miejsca, gra jest bardziej zoptymalizowana. Zoptymalizowana, nie bardziej zoptymalizowana, bo czegoś takiego nie ma. Jest optymalna albo i nie. OK, mamy tutaj takie zmienne, możemy tutaj zamienić te podstawowe materiały na instancje. OK, no i dzięki temu, jeżeli na bolcu też zmienię złoty na instancję, a nie na materiał koło 0.2, no to mogę ten materiał po prostu już wyrzucić. Dzięki czemu będzie trochę mniej zajmował ten projekt. Możemy wyrzucić bez problemu. OK, wejdźmy jeszcze raz do materiału, ponieważ parametr nie musi być wektorem. Może być parametr też elementem jednowartościowym, czyli w tym przypadku wybiorę gładkość, roughness i zamienię to 0 na parametr, który będzie można zmieniać. Ja nazwę to odblask, chociaż roughness odnosi się do faktury, czyli czy element jest wypolerowany, gładki, czy może matowy. OK. Akceptuję, za chwilę to się wszystko zamieni i teraz mogę wejść do instancji. Każda modyfikacja głównego materiału zmusza do przeliczenia ponownie wszystkich instancji, dlatego przez chwilę nie widzieliśmy żadnego materiału na kołach zębatych. Teraz wybieram odblaski, może jeden to jest zła wartość, ale dam wartość równą połowie. OK, jest lekko matowy materiał i to też widać na kołach zębatych, są delikatnie matowe. Nie są idealnie błyszczące, tak jak to wyglądało wcześniej. Jeżeli chcemy zastosować kilka kolorów, nawet na obiekt, który już wcześniej ma przypisane domyślne wartości, możemy to zrobić. Zaznaczę dwie instancje i zduplikuję je, ale zmienię nazwy, żeby nomenklatura tych nazw była cały czas taka sama, czyli zamiast 2 wpiszę 03 i 04, ponieważ fajnie, gdy wszystkie pliki w grze mają ten sam sposób nazewnictwa, ponieważ nie gubimy się wtedy w tym. Jeżeli odznaczymy odblask, oznacza to, że parametr, który tutaj wpisaliśmy, nie będzie wykorzystywany. Mimo że jest dalej połówka, nie jest wykorzystywany, więc jest OK. Zmienię tutaj kolor na fioletowy.
na w kolorze instancji 04 na niewykorzystywany zielony. Dzięki temu będziemy mogli zmienić nawet koła zębate, które już wcześniej i tak mają przypisany materiał. W jaki sposób? Wejdźmy do mechanizmu i musimy wejść do blueprinta. Oczywiście możemy też zmienić wszystkie koła zębate jednocześnie. Ale tutaj chcę zmienić konkretne koła zębate. Więc wchodzę do viewporta z powrotem do materiałów. Wybieram sobie dowolne koło zębate, na przykład to. I każde koło zębate ma podobne materiały. Ale jest to konkretne koło zębate, a nie wszystkie koła zębate. Więc jeżeli zamienię na purpurowy kolor tego koła, nie zmienią się materiały w pozostałych, ponieważ będą domyślne. Wybiorę też zielony i też dwa koła zamienię na kolor zielony po środku, dzięki czemu będziemy mieć kolorowy mechanizm. Okej, zmienię jeszcze tutaj odblask, wyłączę go, aby był błyszczący. No i dzięki temu mamy koła zębate, które są po dwa kolory z każdego, różnią się też od siebie w jakiś konkretny kolorystyczny sposób.